Czy wiesz, że Czesław Michniewicz włączył kiedyś swoim piłkarzom film Cud w Lake Placid? Wydarzyło się to pod koniec sezonu 2012-2013, kiedy Czesław Michniewicz trenował pod Beskidzie Bielsko-Biała. Sytuacja w Bielsko-Białej była na tyle beznadziejna, że polski trener wynajął na wyłączność salę kinową w kinie Helios dla piłkarzy i prezesa klubu i puścił im film Cud w Lake Placid, który mówi o amatorskiej, amerykańskiej drużynie hokeja, która w finale Igrzysk Olimpijskich w świetnym stylu pokonała Związek Radziecki. Po tym wydarzeniu Podbeskidzie złapało niezwykłą formę, wygrało kilka meczów z rzędu i utrzymało się ostatecznie w Ekstraklasie z 34 punktami na koncie, z czego połowę zdobyło po obejrzeniu filmu. Zaobserwuj ten profil po więcej ciekawostek na temat futbolu.